Kapłan odmawia je leżąc krzyżem, także jako znak ekspiacji za te wszystkie profanacje, które tu w tym miejscu salezjanie wobec Najświętszego Sakramentu poczynili, poczynając od wylewania wody na Pana Jezusa niesionego przez księdza Najświętszej Eucharystii, przez zakłócanie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim, składanej w kaplicy celi, przez eksmisję kapłana, nade wszystko przez zaprowadzenie w tym kościele nowej mszy, wstawienie posoborowego stołu przeciw ołtarzowi. A ostatni czas jest przez, co może mieć miejsce i pewnie ma, rozdawanie komunii, jeżeli w wyniku nowej mszy ważne konsekracje, na stojąco do rąk często będzie bez użycia peny, nie ma ministrantów. Pan Jezus deptany w swoich cząsteczkach, partykułach, przez buciory zarówno kapłanów, jak i wiernych, którzy do tego kościoła wchodzą. My do takich kościołów, do takich kaplic, takich miejsc nawet nie wchodzimy. Czynimy ekspiację za tych, którzy jej nie czynią. Zewnętrznym znakiem jest modlitwa kapłana leżąc krzyżem. Pater noster quies in celis, sed libera nos da malo, amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra, amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra, amen.